Heja, z tej strony Megawario. Muszę przyznać, to co się ostatnio dzieje w nowych odcinkach spowodowało, że mój hype na Star wrócił i znowu mam chęć, aby nagrywać dalej. Ale tym razem nie jestem w stanie nazwać tego analizą. Dzięki jednemu z moich dobrych kumpli uświadomiłem sobie, że to nie są żadne analizy, a prędzej coś pomiędzy streszczeniem fabuły odcinka albo mówieniem. Nie będę zaprzeczał, fakt, ale mimo tego wychodzi na to samo, bo cel filmu jest jeden i taki sam. Na dobry powrót do omawiania nowych odcinków postanowiłem, że poprowadzę ten film wraz z moim grafikiem, B-Cloudem. Naprawdę genialny z niego grafik i tworzy bardzo dokładnie swoje dzieła, jak na przykład nowy awatar i banner, który obecnie jest na moim kanale. Jeśli chcecie się z nim skontaktować, zapraszam na jego kanał, gdzie znajduje się info a propos kontaktu. Link w opisie jak zawsze. Przechodząc do tematu, dwa odcinki, które będziemy dzisiaj omawiać, miały naprawdę niesamowity wpływ na fabułę kreskówki, a mianowicie Butterfly Trap oraz Ludo Where Art Doe. Zaczynając od Butterfly Trap. Generalnie akcja działa się podczas rozprawy w sądzie z nikim innym niż z Eklipsą. Udowodnić wszystkim, że Eklipsa popełniła złe czyny i na tej podstawie przytoczyć jej karę, ale okazało się, że na rozprawie, która miała być prywatną, jednak też ukryła się Star. Było na zdania, iż na pewno Eklipsa jest niewinna i nie będzie trzeba nic z nią robić oraz pokazać komisji, że nie mieli racji. Natomiast Moon miała już przygotowaną stertę dowodów na nią. Zdecydowała, że przeanalizują każdy z nich po kolei, ale Eklipsa zasugerowała, że chciałaby wykonać rozprawę sądową za pomocą magicznego pudełka prawdy. Obiecała, że będzie odpowiadać szczerze, więc Moon zgodziła się. Shaun przywiózł pudło i każda osoba przebywająca w pomieszczeniu przyrzekła, po czym rozprawa wykonywana przez pudełko rozpoczęła się. Omnitrixus spytał się jej, czy napisała rozdział ze złymi zaklęciami w księdze. Eklipsa przyznała mu rację, że napisała różne zaklęcia, ale nigdy nie nazwała ich złymi, bo tak nazwali je ludzie z komisji. Pudło potwierdziło, że mówiła prawdę. Następnie Hekapu zadała jej pytanie, czy faktycznie zdradziła króla Shastikana z potworem, z czym również się zgodziła, tak jak i pudło. Natomiast Hekapu ciągle notowała, że to należy do złych czynów. Gdy Moon spytała, czy przeprasza za to, co zrobiła, odpowiedź była prosta. Nie. Po tej natychmiastowej odpowiedzi komisja zbuntowała się i Romulus zaczął szykować się do ponownego zamrażania. Eklipsa stwierdziła, iż ona też ma prawo zadać swoje pytanie komisji, a Moon potwierdziła to, gdyż Eklipsa była kiedyś królową Muni i należała do komisji, a każdy jej członek ma prawo. Jej pytanie było nagłe oraz nieprzewidziane. Co się stało z jej córką? Na to komisja nie miała jak odpowiedzieć, bo całkowicie ich zagięła. Sposób, w jaki odpowiedzieli, brzmiał jak wymówka, więc pudło od razu wyczaiło kłamstwo i zamknęło całą komisję na wieży. Nagle zaczęło zgniatać wszystkich i nie było żadnej opcji, aby uciec. Romulus musiał wygadać prawdę. Pozbyli się meteory. Ta decyzja pomogła i wydostali się, aczkolwiek Omnitrixus musiał rozwinąć jego wypowiedź. Król Shastikan nie miał co robić z półczłowiekiem, półpotworem, którym była meteora, więc podmienili dzieci. Shastikan otrzymał w zamian Moon, a to co się stało z meteorą wyjaśnię w następnym filmie. Jako iż Shastikan był królem Muni, Moon jako jego nowa córka stała się księżniczką i otrzymała magiczną różdżkę. Spodziewaliście się takiego plot twistu? Wychodzi na to, że Ochycka, czyli Meteora, powinna być teraz królową Muni, a nie Moon, ale o tym wypowiem się więcej niebawem. Mimo tego ten odcinek sporo wyjaśnił. Wyszło na to, że obie strony były winne, ale komisja i tak okłamała dosłownie wszystkich i pomieszała historię Muni. Rodzina Butterfly nie była w pełni lojalna oraz szczera, więc Star stwierdziła, iż istniała możliwość, że nawet nie odziedziczyliby tronu. Uwolniła Eklipsę i wyszła. Ogólnie ten odcinek mocno wpłynął na dalszą fabułę kreskówki i cieszę się, że następne elementy z retrospekcji rodziny Butterfly również zostały ujawnione. Natomiast odcinek Ludo Where Art Thou rozwinął wątek Luda. Jego młodszy brat Dennis bardzo za nim tęsknił. Podczas grzebania w jego pokoju znalazł międzywymiarowe nożyce i zaczął wykonywać na nich eksperymenty, aby dowiedzieć się, w jakim wymiarze przybywa Ludo. W nagłej chwili do pokoju wszedł pająk i orzeł. Pająk trzymał międzywymiarowe nożyce i powiedział mu, że wie, gdzie Ludo się znajduje. Wraz z nim próbował dojść do wniosków, w którym dokładnie jest w wymiarze. Po wielu próbach udało się. Okazało się, że Ludo prowadził swoje prywatne życie w śmieciowym domu. Oprowadził Denisa, ale nie podobało mu się, w jaki sposób ułożyło się teraz jego życie. Zachęcił go do powrotu do domu, bo rodzice doprowadzali Denisa do szału. Ale jego zachęcanie nic nie dawało, bo Ludo za bardzo się przyzwyczaił do tego, co teraz. Ludo na tyle oszalał, że zwracał się do dwóch kukieł ze śmieci jako ojcze i matko. Denis się tym zaniepokoił i zaczął udowadniać mu, że to tylko zwykłe śmieci, przez co Ludo bulwersował się. Następnie miał wrażenie, że sztuczni rodzice i inne rzeczy, które miały reprezentować ludzi, zaczęły do niego mówić, więc wkurzył się i rozwalił ich. Dzięki temu Ludo uświadomił sobie, że ocalił go i wszystko zrozumiał. Bracia się pogodzili, ale końcówka odcinka była bardzo znacząca. W swojej szafie miał kukły Star i Marca, a po jego uśmiechu widać, że miał jakieś plany wobec nich.
Ludo raczej wróci, ale myślę, że dopiero w czwartym sezonie. Jako antagonista dobrze się spisywał i całkiem możliwe, że dzięki tej końcówce mamy dowód na to, że wątek Luda jako antagonista nie jest zakończony. Tego dowiemy się w przyszłości. Zapowiada się interesująco. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał. Bardzo przyłożyłem się do tego materiału, bo było sporo do omawiania, więc liczę na to, że pozytywnie ocenicie filmik i napiszecie komentarz. Czekam na dyskusję a propos tych odcinków. Nie zapomnijcie również wbić na kanał mojego grafika BigClouda, link w opisie. Jeszcze raz ogromne dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie.